Wiecie, chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę, nasz duchowy wzrok na 10 przykazań w Słowie Bożym, dokładnie na drugie przykazanie, które mamy zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, 20 rozdział, od 4 do 6 wersetu jest to zapisane. I nie wiem, czy wiecie, że nie dla wszystkich to przykazanie jest oczywiste. Myślę, że kto jak to, ale Polacy sobie zdają z tego sprawę, więc tym bardziej wejrzyjmy w to Słowo Boże. Druga Księga Mojżeszowa, zechciecie otworzyć wasze Biblię, 20 rozdział, od 4 wersetu do wersetu 6. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. On jest tą łaską Bożą dla nas. Wejdźmy w to Słowo. Wiecie, Słowo Boże, kiedy rozpatrujemy te 10 przykazań, poprzednim razem mówiłem o pierwszym przykazaniu, że Pan nam wyraźnie pokazał, że nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I drugie przykazanie jest prawie podobne, prawie takie samo, ale jednak dotyczy innej dziedziny naszej relacji z Bogiem. Jak pamiętacie, przy wstępie do 10 przykazań powiedziałem wam, że 10 przykazań dzieli się na dwie części. Pierwsze 4 przykazania dotyczą naszej relacji z Bogiem, a drugie 6 przykazań dotyczy naszej relacji między ludźmi. Również zwróciliśmy uwagę na to, że sama nauka o 10 przykazaniach, rozpatrywanie ich i życie tym absolutnie nie jest jakimś rodzajem starotestamentowego życia w zakonie i popatrzyliśmy tam na życie Chrystusa. Dzisiaj chciałbym wejść w drugie przykazanie i myślę, że przy każdym przykazaniu, gdybyśmy je studiowali, bo czasami ludzie uogólniają i mówią, że 10 przykazań to takie... No to takie zakonne, starotestamentowe, dzisiaj mamy czas łaski. I co w związku z tym? Zadajmy sobie szczerze pytanie, przy każdym z przykazań, gdybyśmy je czytali, czy któreś z nich z powodu czasu łaski nas nie obowiązuje? Czy nas nie obowiązuje 5, bo jest czas łaski? A może 7? A może 2 nas nie obowiązuje, bo jest czas łaski i jednak już wolno nam czcić innych bogów? Zwróćcie uwagę, żadne z tych przykazań nie zostanie usunięte pomimo czasu łaski. Istnienie amnestii nigdy nie przekreśla konstytucji i prawa. Istnienie czasu łaski nie przekreśla Bożej świętości i okresu łaski, w którym żyjemy. Chciałbym, abyśmy to drugie przykazanie rozpatrzyli, wiecie, w ten sposób. Nie wolno nam mieć innych bogów obok naszego Pana, mówiło pierwsze przykazanie. Drugie w swojej treści skupia się nad tym samym problemem, by nie czynić sobie bałwanów. I Bóg jest duchem, jak wiemy. I gdyby chciał kultu obrazów, powiedziałby nam o tym. Gdyby chciał jakiegokolwiek kultu, bylibyśmy o tym powiadomieni w Jego Słowie, gdyż On się nie zmienił. Ale On chce, aby Jemu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Czasami nie rozumiem, dlaczego wprowadzając różne kulty, ludzie na siłę próbują naciągać gdzieś tam Słowo Boże i udowadniać, że właśnie tego Bóg chce, a często pomija się oczywisty fakt, że Bóg już powiedział, co chce. Chce, żebyście mnie czcili. Jak? W duchu i w prawdzie. Nie w świątyniach, nie w miejscach ręką ludzką zbudowanych. Chcę, abyście to czynili w duchu i w prawdzie. Co dotyczy bezpośrednio Jezusa Chrystusa. Bo nie widzę innego ducha i innej prawdy, jak to, co Chrystusowe. Gdzie bałwan czyni miejsce szczególnym. Kiedy stawiamy gdzieś bałwana, na przykład go wieszamy, gdzieś on sobie stoi, to on czyni dano miejsce szczególnym, ale duch czyni szczególnym nasze życie. Bałwan czyni miejsce, w którym stoi. Duch czyni szczególnym miejsce, w którym przebywa, a Bóg jest duchem, chce, żeby mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. I czy Bóg jest ograniczony? Czy są miejsca, gdzie nie ma Boga?
Bóg jest wszędzie. 139 psalm nam mówi, że wszędzie, gdzie byś wstąpił, On jest. Nie zawsze jest to miejsce, gdzie Bóg jest przychylny temu, co robimy, ale jest. Jak często ludzie mówią, kocham Cię i robią mnie to, co trzeba. Pamiętam pewnego człowieka, który swojej żonie na Dzień Kobiet przyniósł kwiaty i pół litra do domu. Problem polegał na tym, że ta biedna, utrudzona kobieta wcale nie chciała tego kwiatka i tego pół litra. I on był bardzo zły na nią, że ona nie cieszy się, że postawił wódkę i pół litra. Ale ona mu powiedziała, ty nie przyniosłeś tego dla mnie. Przyniosłeś to dla siebie. To nie jest to, co ja chcę. Jeśli mnie kochasz, przyjdź po pracy do domu trzeźwy. Każdego dnia. Tak właśnie czasem wygląda nasza miłość do Boga. Mówimy, Panie, kocham Cię i w związku z tym zrobię to czy tamto. Ale gdybyśmy słuchali uważnie, Duch Święty powiedziałby nam, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Będziecie żyli według słowa, które wam dałem, a nie wymyślajcie nie wiadomo czego, żeby dostosować i powiedzieć, kochamy Cię i w związku z tym to czy tamto robimy. Takie jest ludzkie serce. Często ludzie mówią, kocham Cię i robią coś, co wcale nie ma nic wspólnego z miłością do tego kogoś, komu ją wyznają. Tak właśnie pijak kocha żonę. Tak często zborownicy traktują innych zborowników, niby to, że w związku z miłością i tak dalej. Wiecie, Bóg wie, że kochać Go w duchu i w prawdzie to nie jest takie proste jak bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo jest proste. Klocek bierzesz, coś tam zrobisz, trach postawili i można się modlić. Ale chodzenie w duchu i w prawdzie jest dużo, dużo trudniejsze. Bóg nie podzielił też w Biblii ludzi na różnego rodzaju denominacje, ale na starych ludzi dzieli ich Biblia i na odrodzonych z Ducha Świętego. To jest to, na co dzieli Słowo Boże ludzi. I Bóg wie, że tylko w Jego Słowie i w przestrzeganiu w Jego Słowa prawdziwie odrodzony człowiek będzie czuł się jak ryba w wodzie. W każdej denominacji, w każdym zborze mamy równych ludzi i nam to tylko poświadcza, że nasz zbór tutaj w Gdańsku, my nie mamy jakiejś wyłączności na zbawienie. Wszyscy otrzymali tą samą łaskę i wszyscy mogą przestrzegać Słowa Bożego tak samo, jeśli tylko je mają i czytają. Człowiek mający bałwany może mówić religijnym językiem, może, nie wiem, pić, palić, kraść, założyć, czynić, co mu się podoba. Dlatego, że figura albo obraz nie pójdą za nim. I dlatego tak dla diabła jest ważne, aby przekazać dzisiaj ludziom nie tyle, że Boga nie ma, co że Bóg jest inny. Przekazać fałszywego Boga, który stanie się bożkiem, który potem tylko rozczaruje ludzi. Człowiek, który ma bałwana, może zrobić, co chce. Jak jest w domu i mu smutno, to się może urżnąć i leżeć. Jak mu wesoło, to może pójść, gdzie chce. A w razie czego, to i tak ma bałwana, do którego może wrócić. Człowiek, posłuchajcie uważnie, człowiek, który chodzi w duchu i w prawdzie, musi chodzić przed Bogiem ostrożnie, każdego dnia. Musi ostrożnie zaczynać świt i kończyć wieczór. Bo właśnie postanowił chodzić przed Bogiem Wszechmogącym i być nazwanym przyjacielem Boga. To wielka różnica. Wielka, wielka różnica. Jeśli Bóg może żyć, to chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że może być w naszych sercach, a nie w naszych domach. Nie zamieszka w naszych domach, jeśli nie będzie w naszych sercach. Ile znam religijnych domów, które tak naprawdę, no nie widać tam obecności Pana Jezusa, chociaż jest dużo książek chrześcijańskich. Chrześcijański może być slogan, slogany, slang nawet, wyrażenia chrześcijańskie. Ale jeśli Bóg nie mieszka w naszych sercach, to na pewno nie mieszka w naszych domach. Bo Słowo Boże mówi, że my jesteśmy świątynią. Bóg nie będzie mieszkał pod tapczanem, pod szafą, gdzieś ukryty w jakiejś skrzyneczce, jeśli nie ma Go w nas. To nasz dom jest domem bez Boga. Jeśli nie żyje w naszym sercu, to nie ma Go w ogóle w naszym domu jako Pana, jako obecnego realnie Boga. Jest jedynie jako, tak jak powiedziałem, Bóg jest wszędzie. Nie można Go wyprać. Ale to jest wielka różnica, że dla jednych Bóg jest, a dla innych Bóg jest przyjacielem, ojcem i Panem. Myślę, że to czujecie.
Kiedyś Jozue powiedział do swojego narodu: a jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, który służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką? Czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie, lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. I odpowiedzieli mu lud tymi słowy: niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym bogom. A służyć innym bogom. I Bóg mówi: nie będziesz czynił rzeźby, nie będziesz miał żadnego obrazu, nie będziesz się im kłaniał i służyć. Ja i tylko ja jestem Bogiem i albo służycie mi, albo w ogóle nie służycie Bogu. I pierwsze przykazanie mówiło o tym, kto jest obiektem naszej miłości. Bóg mówił: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Kto jest obiektem naszej miłości i służby? Drugie mówi nam, drugie przykazanie w swoim streszczeniu mówi nam, jak Bóg nie chce, abyśmy Mu służyli, ani w ogóle abyśmy służyli. Nie czynić bałwanów, ale przemieniać się przez odnowienie swojego umysłu. To jest wezwanie Słowa Bożego. Bóg jasno mówi, że bałwochwalstwo nie jest jakimś rodzajem słabości. Bałwochwalstwo jest nienawiścią do Boga, jeżeli mamy jakieś tam święte rzeczy. To jest to bałwochwalstwo. I chorują na nie tak samo katolicy, jak i protestanci. Ono niech nam się nie wydaje, bracia i siostry, że nie dotyczy protestantów. My często lubimy pokazywać na katolików, że to oni mają bałwany. Chcę wam powiedzieć, w protestanckich domach bałwochwalstwo jest równie popularne jak w katolickich. Tyle, że ten bałwanek jest inny. Tam jest namalowany albo wyrzeźbiony, a u nas sfotografowany na jakiejś konferencji. Ale obiekt oczekiwania cudu i przemiany to ciągle nie Bóg. Czasem krytykujemy katolików, że jadą do Częstochowy, wierząc, że tam właśnie za pośrednictwem Maryi, jak oni mówią, coś się zmieni. Ale nie krytykujemy protestantów włóczących się po konferencjach, z konferencji na konferencję i proszących kolejnego wielkiego gwiazdora z Ameryki, żeby na nich położył ręce. Tak jak gdyby Bóg nie mógł ich wysłuchać samych. Ja wiem jedno. Jeśli chodzisz w Chrystusie, to każdy cud, jaki ma się wydarzyć, wydarzy się. Każde uzdrowienie, jakie ma się stać, stanie się. To, co Bóg ma dla ciebie, tego dożyjesz. I zakaz podobizny obejmuje wszystko tutaj. Nawet to, co wydaje się nam prawdziwym przedstawieniem Boga. Żadnej podobizny i żadnej rzeźby. A Jezus dokończył: w duchu i w prawdzie będziecie mi służyć. Ludziom się wydaje, że bałwochwalstwo to jest może, nie wiem, modlić się do posągu jakiejś wrony albo jakiegoś totemu. Ale już kiedy sobie naszego Boga narysujemy, to nie jest. Ja swojego czasu powiedziałem tutaj, że zdjęcia ze sobą biorę zawsze wtedy, kiedy jestem bardzo daleko od domu. I im dalej człowiek jest od Boga, tym więcej szuka Jego podobizn. Bo jeśli jest blisko, to ma z Nim relacje. Boga narysować albo wyrzeźbić się nie da, bracia i siostry. I to, że ludzie pomówią, że to im pomaga w ich modlitwie, to świadczy tylko o ich niewierze. Dlatego, że jeśli już coś widzę, no to mniej mi potrzeba wiary. A jak nie widzę, jeszcze wierzę, że Bóg słyszy, to już trzeba wierzyć w Boga Wszechmogącego. Modlić się i uwierzyć, że słyszy, a nie narysowany. Wiecie, Bóg jest rzeczywiście duchem i może słyszeć. I częste tłumaczenie, że podobizna pomaga skupić się na Bogu, jest tylko świadectwem, że ludzie, którzy potrzebują tych podobizn, nie żyją Bogiem. Bóg nie jest kimś, na kim się skupiamy, chcę wam powiedzieć. Bóg jest osobą. Modlitwa to nie jest jakaś medytacja dla osiągnięcia nirwany, ale chrześcijaństwo to chodzenie w Duchu Świętym. To społeczność z Bogiem. I dlatego bałwochwalstwo, zwróćcie teraz uwagę, chcę coś bardzo ważnego wam pokazać. Bałwochwalstwo jest wymienione jako jeden z uczynków ciała pomiędzy rozpustą i czarami. Gdyż człowiek duchowy nie potrzebuje bałwanów. Bałwochwalstwo, jeszcze raz powtarzam, Galacjan 5:20, list do Galacjan wymienia je pomiędzy rozpustą i czarami. Bo człowiek duchowy nie potrzebuje żadnego bałwana. Ja nie muszę się na Bogu w jakiś sposób czy na tym obrazku skupiać. Jestem
narodzonym na nowo chrześcijaninem. I Bóg, i powiem więcej, doświadczyłem chrztu w Duchu Świętym i Pan wypełnił moje życie. I nie przychodzi mi wcale trudno mieć z Nim relacje. Napełnia moje życie. I zawsze, kiedy jest mi trudno skupić się na modlitwie i jest mi trudno poczuć, że Bóg słyszy, powiem wam, w jakich wypadkach jest mi trudno. I żaden obrazek mi wtedy nie pomoże. Wtedy, kiedy popełnię grzech. Biblia mówi, co nas oddziela od Boga. I tam nie pisze, że brak wyobraźni. Grzech oddziela nas od Boga. Nie brak wyobraźni, żeby sobie trzeba było pomagać. Wiecie, decyzje, które podejmujemy, są zależne od Słowa Bożego. I modlitwa nasza ma być oparta na wierze, a nie na nastroju i okolicznościach i tym, co przed nami, przed oczyma jest. Bałwany, które ludzie noszą od domu do domu, wieszają na ścianach albo nastawiają sobie na półce, są zaprzeczeniem wszystkich cech żywego Boga. Bóg wyraźnie mówi, że wszelki bałwan, wszelki posąg jest całkowitym zaprzeczeniem tego, co On chce, abyśmy mieli Jego objawienie. I zwróćcie uwagę, że Jezus nam powiada, że jeżeli, Jezus powiedział, będziecie mnie miłować i będziecie przestrzegać mojego słowa, to objawię wam samego siebie, mówi Słowo Boże. Albo w innym miejscu mówi, że jeśli będziemy Go miłować i będziemy miłować Jego słowo, to On mówi, przyjdę do was. Ja i Ojciec przyjdziemy i będziemy z wami wieczerzać. On mówi, objawię tobie siebie, jeśli ty będziesz mnie miłował. Wtedy do ciebie przyjdę, wtedy w twoim życiu będę, a nie wtedy, kiedy sobie postawisz moje wyobrażenie przed tobą. I Słowo Boże mówi nam, Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce, pisze psalmista. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają nożdże, a nie wąchają, mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosu krtanią swoją. Oto Boży pogląd na nich. Psalm 115 od 4 wersetu. Wiecie, Bóg nasz, Słowo Boże mówi, że Bóg nas jest w swoim przybytku w psalmie 11, 4 werset i że widzi wszystko. I my wiemy, że nasz Bóg mówi, widzi, słyszy, czuje, dotyka, może chodzić, może przebywać. On szedł z Izraelitami. Chcę wam powiedzieć, to On podniósł twój i mój krzyż i zaniósł go. On chodził, On obejmował, On leczył. On jest żywym Bogiem. Chwała Jezusowi, bracia i siostry. O, jak ktoś śpi, niech się obudzi. Warto żyć, wiecie. Pan jest realny. I żaden posąg nie będzie nosił człowieka i nie wyciągnie go z ognia grzechu, który rujnuje twój grzech, który rujnuje twoje życie. Grzech zawsze rodzi śmierć. Ja pamiętam, jak nie znałem Pana Jezusa. Chodziłem, wiecie, jak zakręcony. Po powrocie z wojska moje życie całkowicie straciło sens. Jedyny człowiek, który w mojej rodzinie widział sens życia, to był dziadek, który się nawrócił. A reszta nie widziała sensu. I nie żaden posąg mnie zmienił, ale żywy Pan mnie zmienił. Słowo Boże mówi nam, że ten, kto przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, to nie jest ktoś, kogo przyniosą ci do domu. Słowo Boże mówi, że kto przekonuje o tym? Duch Święty, żyjący, żywy Bóg, który przychodzi. I dlatego Bóg chce, byśmy z Nim mieli relacje. Nie budujcie sobie niczego. Nie miejcie żadnego bałwana w swoim życiu. Może takiego protestanckiego bałwana nawet. Takim bałwanem u protestantów często jest praca. I wiecie, ktoś powie, nie wierzę, bo praca jest ważna, nie musisz wierzyć. Jeżeli praca dzisiaj sprawia, że niektórzy z nas nie mogą oddawać Bogu czci wtedy, kiedy mu się to należy, coś wam powiem, wkrótce ich zobaczyć, jak praca już będzie dla nich ważniejsza niż Bóg, bo pogrążą się w swoim bałwochwalstwie. Jego głos przez Ducha Świętego do tych, którzy Go szukają, brzmi tak. Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o przymierzu Pana, waszego Boga, które zawarł z wami i nie sporządzali sobie żadnej podobizny, rzeźbionej, jak ci to nakazał Pan, twój Bóg. Gdyż Pan, twój Bóg jest ogniem trawiącym, On jest Bogiem zazdrosnym. Gdy zrodzisz synów i wnuki,
i usadowicie się na tej ziemi, lecz popełnicie grzech, sporządzając sobie podobiznę rzeźbioną jakiegokolwiek kształtu i uczynicie to, co jest złe w oczach Pana, waszego Boga, pobudzając Go do gniewu, to biorę dziś niebo i ziemię na świadku przeciwko wam, że rychło doszczętnie wyginiecie w tej ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją wziąć w posiadanie. Długo nie będziecie, gdyż zostaniecie całkowicie wytępieni i rozproszy was Pan pomiędzy ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi, a tam będziecie służyli Bogom, będącym dziełem rąk ludzkich, z drzewa i kamienia, którzy nie widzą i nie słyszą, nie jedzą i nie wąchają, i będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz Go, jeśli będziesz Go szukał, całym swoim sercem i całą swoją duszą. Oto wezwanie Bożego Słowa, natchnionego Duchem Świętym. Wiecie, bałwochwalstwo, zgodnie z tym Słowem, wyraźnie to widzimy, bałwochwalstwo jest zerwaniem przymierza z Bogiem. Dlatego bałwochwalcze narody oddają się pod opiekę i ochronę bałwanów. O, gdyby nasz kraj miał przymierze z Panem Jezusem. Gdyby nasi politycy mieli odwagę powiedzieć, nie zrobię tego, bo Jezus Chrystus mówił, że tak się nie robi. Oni się nie boją powiedzieć, że Dalaj Lama mówił coś tam. Że zgodnie z nauką ojca takiego i innego, to tam też nie wolno. Ale żaden z nich nie powie, moje przymierze jest z Jezusem Chrystusem. I nasz kraj, wiecie, komu jest oddany. Polska jest oddawana pod ochronę bałwanów zamiast żywego Boga. Jesteśmy oddawani pod bałwochwalcze kulty, pod ochronę bałwanów, które próbują się podawać. Demonów właściwie, które za tym stoją i podają się nawet za matkę Pana Jezusa. Jedynego pośrednika i gwaranta życia wiecznego i chwała niech będzie Jemu. Żaden bałwan, który głosi inną Ewangelię, choćby udawał anioła, choćby wyglądał jak anioł, choćby sam anioł to był, Biblia mówi, jest przeklęty. Wiecie, zerwanie przymierza oznacza, że nie chcemy mieć pokoju z Bogiem. I tym właśnie jest bałwochwalstwo. Jest zrywaniem przymierza o pokoju z Bogiem. Człowiek zaczyna podejmować wtedy własne decyzje. A bałwany nie przeszkadzają nikomu żyć wbrew temu, co chce Bóg. Bałwan się nie będzie wtrącał. Pijesz, chłopie, pij, tylko jak przychodzisz, to padnij tu na klęczki. Niszczysz swój dom, a niszcz. Tylko te kraje, które wzięły udział w reformacji, które naprawdę oddały kiedyś się pod panowanie Jezusa. Chociaż dzisiaj sami wiecie, że na świecie zupełnie panuje bezprawie. Ale efekty tego, że były na świecie kraje, które przyjęły reformację i zmieniły całkowicie swoje oblicze, odrzuciły bałwochwalstwo, te kraje są błogosławione. Czasami wiecie, kiedy rozmawiam o tym z ludźmi, to są tacy ludzie, którzy strasznie się na mnie oburzają. Jak to? Ja mówię zawsze, tylko protestanckie kraje coś do rzeczy robią na świecie. Potem im gorsza religia, tym gorzej w tych krajach. Wiecie, kiedyś się jeden człowiek ze mną spierał, ja mu powiedziałem, zrób listę krajów, do których chciałbyś wyjechać. I zobaczysz, jakie będą. Myślnik i zrób wyznanie tego kraju. Spytajcie kogoś, do jakich krajów chcesz wyjechać. Powiedzą, no Norwegia, Szwecja, Dania, Kanada, Stany Zjednoczone. Sami kociarze. Zrób listę samochodów, którymi chciałbyś jeździć. Obok myślnik i wyznanie kraju, w którym są robione. Zrób. Nie ma problemu, zobaczymy. Wiecie, jeżeli jakiś naród przyjmuje, to się zmienia bardzo to, co się w nim dzieje. Ja nie jestem politykiem, ale Słowo Boże mówi, że powinno nasze życie być wolne od bałwochwalstwa. Ludzie z powodu swojej niewiary zawsze mieli skłonność do bałwanów. I wymówki zawsze były te same. Tradycja jakaś, albo po prostu brak Boga w ich życiu i tak zwane ułatwienie w modlitwie. Pozwólcie, że popatrzmy teraz w Słowo Boże. Jak wyglądały problemy z bałwochwalstwem? W Starym Testamencie, czy naród Boży był wolny od bałwochwalstwa? Chcę wam powiedzieć, nie był wolny. Mieli dokładnie takie same problemy jak ludzie dzisiaj. W Starym Testamencie prorocy Starego Testamentu mieli problem z bałwochwalstwem w każdym rejonie historii Izraela. Wszyscy oni musieli stanąć często nawet wbrew władzy, wbrew królowi i wbrew wielu władcom czasami,
a pośród tych władców niewielu tylko było prawych ludzi i prorocy stali i głosili. Kiedyś Jezus powiedział: Jeruzalem, Jeruzalem. I mówił: tylu posyłałem, a wy ich zabiliście. Nie chcieli ich słuchać. Popatrzcie na Eliasza. Czy za jego czasów nie było problemu z bałwochwalstwem? Pierwsza Królewska, 18 rozdział. Widzimy problemy z prorokami Baala. Popatrzcie na Izajasza, wielokrotnie krytykujący bałwochwalstwo, stojący jasno w świetle Słowa Bożego, napełniony duchem od samego Pana. Głosił, to jemu Bóg dał zobaczyć w Bożym sercu, że za 800 lat od jego dni narodzi się Zbawiciel. To on to wszystko widział. On ostrzegał swój naród. Jak wiemy, ostatnio z wykładu zostaje zamordowany przez Manasesa, przecięty żywcem w pniu drzewa, zgodnie z przekazami żydowskimi. Przez największego bałwochwalcę zostaje zabity. Popatrzcie na Jeremiasza, który rozpacza rzucony do jamy, siedzący w wilgoci. Za co? Za to, że mówił ludziom, że jest ktoś ważniejszy w ich życiu niż Bóg. Popatrzcie na Eliasza. Popatrzcie na Daniela, Micheasza, Habakuka, na trzech żydowskich młodzieńców, którzy są opisani. Szadrak, Miszach, Abednego. Zobaczcie na nich wszystkich. A w Nowym Testamencie? Czy było lepiej? Widzicie, Jezus był dla nich Bożym głosem, który wzywał wielu ludzi do zaprzestania bałwochwalstwa. W życiu wielu z tych ludzi bałwanem nie była figura, ale bałwanem było ich własne ja, własna religia, własne poglądy, za które nienawidzili Jezusa, bo podważał im te poglądy. Jezus był dla nich takim Bożym głosem, wzywającym do zaprzestania tego bałwochwalstwa. A potem, kiedy Jezus został wzięty do nieba i jego naśladowcy stanęli tak samo. Wiecie, jak krzyczeli o Artemidzie Efeskiej, kiedy oni stanęli wbrew temu duchowi. Wiecie, nowotestamentowe podejście do bałwochwalstwa jest bardzo konkretne i bardzo jasne. Nie jest czymś, o czym Biblia mówi: o, no to już teraz nie ma bałwochwalstwa. Bałwochwalcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czytamy o tym w Galacjan w 5 rozdziale, w Efezjan w 5 rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian 6 rozdział. Bałwochwalcy, ludzie, którzy mają kogoś przed Bogiem. I my często mówimy, wiecie, siedzimy spokojnie w naszych kościołach w niedzielę i mówimy: no ja właściwie nikogo nie mam przed Bogiem. Prośmy Ducha Świętego, by zbadał nasze serce. Jeżeli łatwo jest Cię obrazić, to jesteś bałwochwalcą, bo bałwanem Twoim jesteś Ty sam. Wielki majestat, któremu nic nie można powiedzieć. Bo jak coś powiesz, to majestat się zaćmi, nie będzie ze mną rozmawiał. Ale mówimy, że ukrzyżowany jestem z Chrystusem, tylko krzywo na mnie nie patrz. Coś wam powiem, czasami nasze życie jest kpiną. Mówimy, nikogo nie ma przed Jezusem, ale nie przychodzimy. Niektórym wystarczy wizyta teściowej z innego miasta, żeby na nabożeństwo nie przyjechali. A to był właśnie moment największego świadectwa. Zostawić ją samą w domu, żeby wiedziała, że jesteś na nabożeństwie. I teraz o nikim konkretnym nie mówię, przynajmniej nie z tego zboru, o tak to powiem. Mówię teraz o kimś z innego zboru, kogo znam. Komu wystarczyła teściowa, żeby nie przyszedł na nabożeństwa. Teściowa przyjechała. I co z tego? A mówimy, że nikogo nie ma przed Jezusem. Ale często biegniemy. Ci ludzie często mi mówią, na przykład, kiedy kupuję samochód, ludzie mi mówią: jedź na giełdę. Wiecie, dlaczego nigdy nie kupuję na giełdzie? Bo musiałbym jechać w niedzielę. Nigdy nie spotkasz mnie na giełdzie w niedzielę rano. Narodziłem się na nowo. Zostałem ochrzczony Duchem Świętym. Zostałem ochrzczony w wodzie. Wyznałem, że Jezus jest moim Panem. I kocham przyjść do domu Bożego z moją rodziną w niedzielę rano. Nie spotkasz mnie na giełdzie. Ja wiem, kto jest moim Bogiem. Nikt nie może dwóm Panom służyć. Zgadzamy się? To nie próbujmy. Ja przynajmniej myślę o sobie. Także wiele jest pokuszeń na tym świecie. Gdzie my nie będziemy. Ja wiem, że nikt z nas nie będzie się modlił do figurki ze świętą wodą z jakiegoś źródełka.
ale to mogą być inne bałwany. Pierwszy Koryntian uczy nas takimi słowami, bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Pierwszy Koryntian, 8 rozdział. Kolosan 3:5. Chciwość, która jest bałwochwalstwem, mówi Słowo Boże. Czy my słyszymy, bracia i siostry? Chciwość, która jest bałwochwalstwem, uczy nasz Paweł w liście do Kolosan. A w liście do Efezjan, w 5 rozdziale, 5 wersecie, uczy nas, że chciwiec jest to bałwochwalca. Wiecie, ilu znam chciwych ludzi? Powiem więcej. Pokutowałem ze chciwości w moim życiu. Współczesne bałwochwalstwo często sięga dużo dalej. Są kościoły, które już zmieniły nawet Słowo Boże. Ono jest jak rak zżerający naszą cywilizację. Bałwochwalstwo sprowadza Polskę z powrotem do pogańskich bogów. Papież przyjął sobie tytuł Vicarius Filii Dei, co oznacza zastępca Syna Bożego. Chociaż jest pozbawiony wszystkiego, co wyróżniało Syna Bożego. Cechami, które wyróżniały Syna Bożego, który jest moim Panem, którego wyznaję jako Króla, Zbawiciela i jedynego pośrednika. Chwała Jezusowi Chrystusowi. I On jest jedynym i nie ma zastępcy, który mógłby mi Go zastąpić. Nic mi nie zastąpi Jezusa. On miał królestwo nie z tego świata, czego nie widzę w papiestwie. Miał panowanie nad chorobami, niemocami, demonami. Miał swoją prostotę i posłuszeństwo jedynie Ojcu. Żadnej z tych cech nie widzę w Vicariusie Filii Dei. Dogmat o nieomylności papieża, bracia i siostry, uznano 18 lipca 1870 roku. Oznacza to, że dogmat ten został uznany już po tym, kiedy z tą całą świadomością wszystkich popełnionych przez papieży mordów, okrucieństw i zbrodni, jakie popełnili przez historię. Mimo to uznaje się dogma do jego nieomylności. Myślę, że nikt na świecie bardziej się nie pomylił niż oni. Pierwszy Sobór Watykański w 1870 roku odbywał się pod przewodnictwem papieża Piusa IX. Wszystkie sprzeciwy, jakie wtedy powstały przeciwko tym nowościom, które Kościół zaczął wprowadzać, tak zwany rzymski Kościół, zostały zagłuszone. Używano do tego kłamstwa, pomówień, czegokolwiek, byle tylko zagłuszyć. I dokładnie dzisiejsi bałwochwalcy użyją tych samych metod. Bo okazało się, że niestety nie wszyscy katolicy duchowni są zgodni co do tego, co próbował ten sobór przecisnąć. Wiecie, jeden z biskupów, który nazywał się Strossmayer, twierdził, że w innych wyznaniach też są ludzie, którzy kochają i miłują Jezusa. I kiedy zaczyna mówić o tym, że tylko w Jezusie Chrystusie jest to, zostaje zagłuszony, zakrzyczany, a w jego kierunku idą oszczerstwa. Zostaje uznany za Lucyfera i drugiego Lutra. Pius IX, cytuję, nazywa go łajdakiem, chcącym zakłócić sługi ołtarza. Chcącym skłócić sługi ołtarza. Koniec cytatu. Tak mówi człowiek, który twierdzi, że jest nieomylny. O człowieku, który twierdzi, że tylko Jezus Chrystus jest nieomylny. Mam tu zapisane źródło, gdyby ktoś chciał wiedzieć, skąd to wziąłem. Gdzie i podobnie sprawy mają się w niektórych denominacjach protestanckich, jak i zielonoświątkowych, gdzie Chrystus i Jego Słowo jest mniejsze niż objawienie ludzkie. Kiedyś rozmawialiśmy z jednym z ludzi mających związek z tak zwanym ruchem wiary. Ruch wiary, wiecie, który czyni Boga kimś, kto ma spełniać ludzkie zachcianki i wywyższać człowieka. I to był człowiek należący do tak zwanych wstawienników. Nie wiem, skąd to słowo, na pewno nie od modlitwy wstawienniczej.
I zadaliśmy mu bardzo konkretne pytanie. Skąd wzięliście to bieganie z tymi solniczkami, te figury, te różne rzeczy, które towarzyszyły ruchowi wstawienników? Wiecie, odpowiedź mało nie zwaliła z nóg nas. On nam mówi, nie wszystko jest zapisane w Biblii. Pewne rzeczy Duch Święty nam objawił. Świetne znajomości mają, jak widać. Nam nie objawił. Chcę wam powiedzieć, zmieniono również przykazania. Nie wiem, czy wiecie, że jeżeli posyłasz swoje dziecko na religię do szkoły, jest uczone całkowicie przekręconych 10 przykazań. Oto wydrukowałem kartkę, którą chciałbym rozdać każdemu z was po nabożeństwie. Na tej stronie kartki napisałem 10 przykazań, które są opisane w Biblii. Po tej stronie jest 10 przykazań, które są oficjalnie nauczane przez Kościół katolicki w Polsce jako 10 przykazań. I napisałem wam to, abyście to mogli porównać. Różnice znajdziecie w drugim przykazaniu i znajdziecie w 9, 10 odnośnie 10 biblijnego. A dokładnej różnica polega na tym, że niewygodne co do bałwochwalstwa dla katolickiego kościoła przykazanie drugie usunięto, a przykazanie 10 podzielono na 2 i w ten sposób nie pozbyli się żadnego. Czyżby wilk syty i owca cała? Nie. Zmienione Słowo Boże nie jest Słowem Bożym. Zmienione Słowo Boże jest antysłowo Boże. To tak jak inny Chrystus, to jest antychrystus. Mówiąc prościej, antychryst. Każdy z was, kto będzie chciał otrzymać to, wydrukowałem, poproszę później, żeby to rozdać. Także widzicie, próba jest zmienienia. I polityka zastępuje w Kościele wtedy Ducha Świętego i wtedy już nie Duch Święty mówi do zborów, ale ludzie, którzy albo nikogo nie chcą urazić, albo próbują coś delikatnie przekazać. Widzicie, ludzi, których w Biblii Bóg stawiał jako tych, którzy mieli Boże przesłanie, to nie byli ludzie. Apostoł Paweł nie przychodził do kościoła i nie mówił: chwała Bogu, Koryntianie, wiecie, ja wam powiem kazanie, ja bardzo będę uważał na to, co mówię. Dzisiaj tak można usłyszeć. Ci, którzy wiedzą, o kim mówię, to wiedzą. Niektóre autorytety nasze boją się mówić otwarcie, bo a nuż kogoś urażą. Powoduje dzisiaj bałwochwalcami strach przed utratą stanowisk. Wiecie, jak widzicie człowieka, który boi się stołek utracić, tak wygląda właśnie bałwochwalca. Bałwochwalca, jak umiera, to ma takie ręce od trzymania stołka na stałe. Wiecie, kiedy Babilon chylił się ku upadkowi i królowi ukazała się ta dłoń pisząca na ścianie, o czym głosiłem tutaj w tym kazaniu Ostatnia noc w Babilonie, to ta tonąca w bałwochwalstwie cywilizacja zbliżała się do swojego upadku. I Słowo Boże mówi w Księdze Daniela w 5 rozdziale, Bóg mówi do tego bałwochwalcy: lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed Ciebie naczynia z Jego świątyni, a Ty i Twoi dostojnicy, Twoje żony, Twoje nałożnice piliście z nich wino i wysławiałeś bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą ani nie słyszą, nic nie wiedzą, a Boga, w którego ręku jest Twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie Twoje drogi, nie uczciłeś. Ja wierzę, że to jest wielkie ostrzeżenie dla nas. Czy wiecie o tym, że jesteście cudownym Bożym naczyniem Jezusa, przez które Jezus może być widzialny dla ludzi w tym mieście? Czy wiecie, że miłość Boża może w was być noszona jak w cudownym naczyniu? Zdrowie, Twoja praca, wszystko, co masz. Ludzie powiedzą czasami, że nie całkiem podoba się im to, co masz, ale Bóg mówi, ode mnie zależy to, co masz. Bałwochwalstwo w wielu formach popularne jest jeszcze z innego powodu. Wiecie, z jakiego bałwochwalstwo jest popularne? Bałwochwalstwo przynosi zyski. A szczera wiara, pobożność, która nie jest pomieszana z chęcią zysku, nie przynosi już takich zysków. Sprzedaż figur, obnoszenie ich po domach, sprzedaż cudownych obrazów, medalików, amuletów. Doszło już do tego, że są miejsca, gdzie ludziom do domu przynosi się samą ramę bez obrazu.
I tłumaczy się im, że obraz już jest zmęczony, bo już przez tyle lat chodził po domach. A ludzie się rozczulają nad tym. Wiecie, dla przeciętnego Polaka, nie znającego Słowa Bożego, posiadanie takich rzeczy wygląda jak pobożność. I to nie dotyczy tylko jednej denominacji. A teraz grzeszą dalej, bo ze swojego srebra uczynili sobie lane posążki, bałwany według swojego pomysłu, a to wszystko jest robotą rzemieślników. Potem sami mówią, składajcie im ofiary, a ludzie całują cielce, pisze Ozeasz. Wiecie, słyszycie tę rozpacz? Składajcie im ofiary, a ludzie całują cielce. A ludzie całują cielce. Jak mi przykro, kiedy patrzę na nasze rodziny, na nasz kraj. Jak mi przykro. Całowanie bałwanów i krzyży niczego nie zmienia. Bóg jest duchem, a krzyż nie jest po to, żeby go całować. Chcę wam powiedzieć, ten, który całował Jezusa, to był ten najgorszy. To nic nie znaczy. Paweł napisał do Tymoteusza: jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały i nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Woda symbolizuje w Biblii Ducha Świętego. Wylanie rzeki wody żywej. Rzeka wypływająca spod ołtarza Bożego w księdze Ezechiela. Zobaczcie, na tylko na wodę, specjalnie o niej mówię. Dzisiaj sprzedaż wody święconej jest podróbką sprzedaży Ducha Świętego. To przypomina mi Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, kiedy czarnoksiężnik Szymon chciał kupić tę moc. Ludzie wierzą, że dzisiaj pokropisz wodą święconą i diabeł ucieknie. Chcę ci powiedzieć, jeśli nie będziesz pełny Ducha Świętego, diabeł nie ma żadnego powodu, żeby przed tobą uciekać. Już na pewno nie musi się nazbać ani butelki z wodą. Gdyby woda święcona mogła odmienić kraj tak jak Duch Święty, to byśmy poświęcili wszystkie wodociągi w tym kraju i ludzie by się w niej nawet myli. I bylibyśmy świętym narodem, ale nie jesteśmy. Duch Święty jest jedyną rzeką wody żywej, jakiej ja się chcę napić, wiecie. Mamy kulty relikwie zmarłych. Ja je omawiałem tamtym razem i nie chcę wracać do tego, ale ludzie wierzą, że czyjaś martwa cząstki są coś warte. Chcę wam powiedzieć, Biblia wyraźnie mówi, że martwe cząstki kogokolwiek nie są nic warte. Jak już powiedziałem wcześniej, to kawałek człowieka nie może być nic warty, bo człowiek sam w sobie bez tchnienia Bożego nie jest wiele warty. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. W sklepie ogrodniczym, jak już mówiłem kiedyś, worek ziemi kosztuje 8 zł. Tyle Bóg potrzebował, żeby cię stworzyć. Trochę ziemi i wiadro wody. Łącznie może z 15 zł. Bez Bożego tchnienia człowiek nie jest nikim szczególnym. I jeśli Boże tchnienie odejdzie, nikim szczególnym jeszcze bardziej się staje. Ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą. I jako takie nie mają wpływu. Cała prawda o relikwiach tu jest zawarta. Gdy więc teraz oddalą ode mnie swoje bałwochwalstwo i zwłoki swoich królów, zamieszkam wśród nich na wieki, mówił Pan przez Ezechiela w 43 rozdziale, w 9 wersecie. Słyszycie? Jeśli oddalą bałwochwalstwo, zabiorą w końcu zwłoki swoich królów i przestaną nie wiadomo na co wspominać, przybliżę się. Zobaczcie, kult świętych, msza tak zwana, pielgrzymki, procesje, sakramenty, zjazdy cudów, których protestanci są specjalistami i wszystkie inne celebracje i uroczystości, które podobno są niezbędne do zbawienia, są tylko bałwochwalstwem. Chrystus jest niezbędny do zbawienia i tylko Chrystus pozostanie jedynym Zbawicielem. Amen. Już ktoś z nas powie może, bracie, dalej do przodu, po co to mówisz, wszyscy to wiemy. Chcę wam powiedzieć, Biblia uczy nas, abyśmy mocno wyrywali to w swoich sercach. Byśmy to ryli w swoich sercach, abyśmy to wkładali w nasze dzieci, abyśmy tym żyli, powtarzali, abyśmy w tym chodzili. Kult zmarłych
który jest taki popularny w Polsce. Zobaczcie, Jezus nauczał, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba i o nazwaniu ich żywymi zadecydowało ich życie tutaj na ziemi. Kiedy Abraham odszedł, nikt nie musiał zrobić modlitwy o Abrahama, bo poszedł i nie wiadomo, gdzie duszyczka się błąka. Tylko Bóg się objawił i powiedział: ja jestem Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I nikt nie musiał wołać o jakąś piszczącą duszę czyśćcową Abrahama. To był człowiek, który uwierzył Abraham Bogu i Bóg mu to poczytał za sprawiedliwość. To jest nasza sprawiedliwość. Ludzie też dziś wierzą, jeśli chodzi o bałwochwalstwo. Celowo wam to wymieniam, abyśmy to widzieli, że jest tak zwany kult aniołów w Polsce i on się szerzy coraz bardziej. Coraz to nowe książki są wydawane. Są już nauki, i to nie tylko u katolików, że mówi się ludziom, żeby rozpoznali swojego anioła stróża. Ludzie modlą się do swojego anioła stróża, pytają go o jego imię. I nie przeszkadza im czasami, że ma bardzo dziwne imię. Jakieś takie po arabsku, po egipsku czasami. Aniołowie absolutnie nie mogą być obiektem naszej modlitwy. Jeśli to wiesz, to powiedz amen. Jeśli nie wiesz, to przyjmij do wiadomości. Do aniołów nie możemy się modlić. W Księdze Objawienia, w 19 rozdziale, Jan zobaczył anioła. Jego majestat był niesamowity. I pisze Jan w swoim objawieniu: i upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: nie czyń tego. Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. To był prawdziwy anioł. W objawieniu 22:8-9 pisze: a ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon, i rzecze do mnie: nie czyń tego, jestem współsługą twoim i braci i proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. Jeszcze raz jest powtórzone. Chcę wam powiedzieć, nauka świadków Jehowy czyni z Jezusa Chrystusa Lucyfera. Dlatego, że świadkowie Jehowy nauczają, że Jezus był aniołem. Ale kiedy przed Jezusem ludzie padali na twarz, a demony przed Nim pełzały, kiedy oddawano Mu pokłon i czczono Go, Jezus nigdy nie powiedział: nie czcijcie mnie, jestem tylko aniołem. Ale przyjmował chwałę i święty, święty, święty będą Mu śpiewać na wieki. Jeżeli to był anioł, to oznaczałoby, że był to Lucyfer, jedyny anioł, który odważył się przyjąć chwałę od ludzi. Ale ja wiem, że Jezus Chrystus, mój Zbawiciel, był Bogiem żywym. Amen. Zobaczcie, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Ci żaden anioł od Boga nie chce, żeby Go czcić. Zatem wiadomo, jacy aniołowie będą się cieszyć tym, że im się oddaje cześć. Muzyka może stać się bałwochwalstwem też. Cokolwiek, wiecie, z muzyki, która została po to stworzona, aby czcić Boga, abyśmy Go uwielbiali, a dzisiaj jest bardzo dziwna ta muzyka chrześcijańska. Pozwólcie, że jeszcze do czegoś przejdę, zanim skończę. Chcę wam powiedzieć, że bardzo niebezpieczną formą bałwochwalstwa, chcę, żebyście to wiedzieli, mówiłem troszeczkę o tym ostatnio, są przesądy i zabobony. Chcę ostrzec was przed tym, bracia i siostry. Jeśli jesteś osobą przesądną, to jesteś grzesznikiem i potrzebujesz dzisiaj prosić Boga o miłosierdzie. Różnego rodzaju symbole słoników, podkowy na drzwiach i samochodach, kominiarze, czterolistne koniczynki, jak i postrzegane negatywnie czarne koty, trzynastki, wstawanie lewą nogą i niepodawanie ręki przez próg. Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i żadne zwierzę nie zmieni tego. Żadna podkowa tego nie zmieni. Żaden fetysz tego nie zmieni. Nic tego nie zmieni. Chcę wam powiedzieć, w Starym Testamencie, jeśli będziecie uważnie czytać, Biblia pokazuje nam, że magia i przekleństwo tamtych narodów nie dotykały ludu Bożego. Kiedy jeden z tych wielkich proroków zostaje proszony królów, aby przeklął naród Boży,
nie przeklina narodu Bożego. Jego wypowiedź brzmi: to nie działa na tych ludzi. Jesteście ludem Króla chwały. Amen. Śpiewaliśmy. Jesteście Jego świętym narodem. Niech was nie straszy żadna wiedźma, że zrobi wam figurkę i przebije igłą i zachorujesz. Niech nasze życie będzie wyzwaniem dla całej magii. Czarujcie sobie nade mną, ile chcecie. To wam tylko pokaże, że diabeł przegrał, a krzyż Golgoty ma moc. A chrześcijanie się boją. I uprawia bałwochwalstwo wielu chrześcijan. Zna wierzących, którzy chodzą na akupunkturę. Korzystają z homeopatii. Czytają horoskopy. Dają cygance rękę albo... Boże, zlituj się, dają nawet dzieciom swoim, żeby wróżyły. Wróżby z fusów. Zaklinanie. Nie przez próg, a właśnie, że przez próg. Czarnym kotem przez próg. Bóg jest wielki. Widzicie, bałwochwalstwem są wszelkie próby wróżenia. Z dłoni, z ręki. Dlaczego są bałwochwalstwem? Dlatego, że są próbą wtrącania się w to, do czego tylko Bóg ma prawo. Do tego, co Pan, jeśli ci nie chce objawić, to lepiej, żebyś nie wiedział. I nie zmienisz tego, jeśli Bóg postanowił. Wiecie, jeśli Bóg postanowił, że 15 kwietnia 2004 roku ma być ostatni dzień w twoim życiu, to nic nie pomoże, że 13 i 14 kwietnia zakopiesz kota w ogrodzie o północy albo będziesz gotował jakieś zioła. Bóg ci dał życie i Bóg je zabierze, kiedy będzie chciał. Ludzie mówią, że to żarty, ale chcę wam powiedzieć wielką prawdę, że Bóg i diabeł nie znają się na żartach, a Kościół jest na pierwszej linii w walce o dusze ludzkie. Bóg nie jest Bogiem żartownisiem. Bóg nas rozwesela. Ale wiecie, Pan nas nie rozwesela przez to, że będzie z nami żartował. Ja wiem, że Słowo Boże mówi, że jest rzeka, która rozwesela miasto Boże. Ale to jest zupełnie inna radość. I nieszczęście nie jest zapisane w gwiazdach. Ludzie boją się gwiazd. Czczą ciała niebieskie w ten sposób. Jeżeli kiedykolwiek czytałeś horoskopy, szukałeś przyszłości w gwiazdach, wyznaj to Bogu. Jesteś nauka posująca się na to, że jeśli twoja babka czy dziadek to robią, to ty jesteś przeklęty. Chcę ci powiedzieć, to jest bzdura. Jeśli narodziłeś się na nowo, jesteś nowym stworzeniem. Stare przeminęło. I choćby cała twoja rodzina to byli czarownicy, jesteś dzieckiem Bożym. Ja mówię teraz o twoim życiu. Jeśli znasz ten grzech w twoim życiu, to się go pozbądź. A on niestety jest u wierzących. Ludzie idą, wiecie, do astrologa, czytają gwiazdy, a potem się boją, bo mają w gwiazdach źle zapisane. Ciekawe, czemu Bóg nie widział, że ma źle zapisane w gwiazdach. Bo Bóg stworzył gwiazdy, spojrzał na nie i wiecie, co powiedział? Że to jest dobre. A ludzie mówią, źle, coś tam nie tak układ. A Bóg patrzył, mówi, dobre. A ludzie mówią, złe. Grzeszników ściga nieszczęście, lecz nagrodą sprawiedliwych jest szczęście. Przypowieści 13:21. Cała odpowiedź. Grzesznika ściga nieszczęście. Wiemy, co Bóg uznaje za sprawiedliwość, lecz nagrodą sprawiedliwych jest szczęście. Kto to jest sprawiedliwy? Komu Pan poczytuje, że jest sprawiedliwy? Uwierzył. Uwierzył Mirek Kulec Bogu i poczytał mu to Bóg za sprawiedliwość, bo taki jest Boży charakter. Uwierzył Marian Biernacki Bogu i poczytał mu to Bóg za sprawiedliwość. Chwała Bogu, bracie. Halleluja. Amen, bracie Robercie. Każdemu z was mógłbym to powiedzieć. Uwierzyłeś Bogu i jesteś sprawiedliwy przed Bogiem. Cieszycie się Jezusem? Zobaczcie, jak dobrze słuchać to słowo. Gdzie nadchodzą czasy, już są, kiedy światło Kościoła będzie świeciło coraz jaśniej i będzie oślepiało diabła, dlatego że ciemność będzie coraz większa. Będzie drażniło oczy polityków, duchowych i ludzi przywykłych do ciemności, bo im prosto świeci w oczy. Twoje życie. Wiecie, ja wierzę w to, co powiedziałem na początku, że Bóg nie podzielił nas na jakieś denominacje, chociaż w dzisiejszych realiach nie mam odpowiedzi, jak żyć bez nich. Sam jestem członkiem jednej z nich, ale wiem, że to nie jest sposób, na który Bóg na mnie patrzy. Najważniejsza dla Pana jest Biblia i tylko ona. Każda inna księga nie uczy o posłuszeństwie jedynemu prawdziwemu Bogu.
każda inna wielka religia mówi, że jest jeszcze coś. Wiecie, żyjemy w czasach, kiedy świat chce uczynić z Biblii zbiór ośmieszonych zasad Boga, który już nie żyje. Ale dla nas ona ma pozostawać Słowem Bożym. I jedna rzecz jest dla mnie cudowna. Pewnego dnia stąd aż do Marsa, się podobno leci kilka miesięcy, i od Marsa 15 miliardów lat świetlnych, co oznacza, że obiekt poruszający się z szybkością światła doleciałby tam za 15 miliardów lat, wszystko się zatrzęsie, poruszy i każde kolano skłoni się przed Bogiem i okaże się, że ta mała książka to prawda. Chwała Jezusowi. Okaże się, że to prawda. I dlatego warto, żebyśmy wpatrywali się w nią i szukali od Pana tego, co dla naszego życia jest ważne. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary i kromrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Nie wiem, czy zauważyliście, że Biblia rozróżnia je. Bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Żeby ktoś sobie nie myślał. Nieposłuszeństwo jest właśnie takim grzechem. Niech Pan was błogosławi, by nasze życie było od tego wolne. Jest radością i moim szczęściem wiedzieć, że Pan nadchodzi, że mam Biblię w ręce, która jest prawdą objawionym Synu Bożym. Że mogę, wiecie, czasami przygnębiony człowiek jest. Smutno, różne chwile się przechodzi, czasami przez łzy. Ale to, co u wierzącego człowieka nawet przez łzy mu się w oczach śmieje, to jest ta świadomość, że Pan jest blisko i żadne Jego słowo was nie zawiedzie. W naszych słabościach nieraz uderzysz w coś. Nieraz rozpędzisz się i uderzysz w ścianę jakąś. Taką czasami niewidzialną, bolesną. Ale chcę ci powiedzieć, nie zwracaj się do nikogo innego. Jest ten, który mówi, czy mój lud nie ma swojego Boga, aby go pytać o radę. Nie musimy do nikogo iść. Nie muszę uprawiać bałwochwalstwa z jakimś Kaszpirowskim, z jakimiś innymi dziwnymi ludźmi o dziwnym duchu. Mogę być wolny. Mogę cieszyć się cudowną tą radością, która jest radością nawet wtedy, kiedy mi smutno. Niech was Pan Jezus błogosławi. Niech będzie obiektem waszej czci, chwały i wszystkiego, co w waszym życiu wam cenne. Jemu powierzajmy nasze domy, nasze dzieci. Jemu powierzajmy nasze chodzenie. Nie trzeba ku temu być mądrym. Zwyczajnie wystarczy być posłusznym. Gdyby dzieci były mądre, nie musiałyby być posłuszne rodzicom, bo by były mądre. Gdyby ludzie byli mądrzy, nie musieliby być posłuszni Bogu, bo by najlepiej sami wiedzieli, co trzeba. Ale Pan wie, że się mylimy. I dlatego zwyczajnie nam mówi, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Niech was Bóg błogosławi, kochani przyjaciele, bracia, siostry.